It's just you. Well, be tough. No Cześć wszystkim z tej strony, Kami z kanałem Kryptowalut. Witam Was serdecznie na dzisiejszym materiale. Dzisiaj krótko chcę Was po prostu zaprosić na kolejną edycję Kryptosilezji, czyli śląskiego spotkania sympatyków kryptowalut. To spotkanie odbędzie się 4 lutego. Ponownie spotkamy się na stadionie śląskim w Chorzowie. No i czekają na Was. Naprawdę bardzo ciekawe prelekcje. A potem, oczywiście, część nieoficjalna, czyli after party, które już będzie miało miejsce w Katowicach. Także przejdźmy do szczegółów. Oczywiście, wszystkie informacje i cała, e, cały tutaj zrzut info na bieżąco jest dostępny na tym wydarzeniu na Facebooku. Ja wiem, że niektórzy nie mają Facebooka. Także śledźcie oczywiście materiały takie jak te, żebyście się o wszystkim dowiedzieli. Natomiast myślę, że w tym materiale już zawrę. Wszystkie wiadomości, które będziecie potrzebowali odnośnie tego spotkania. Eee, zaczynamy. 4 luty, 18 godzina, jest to godzina rozpoczęcia. Możecie oczywiście trochę wcześniej, tam już przyjechać po to, żeby znaleźć swoje miejsce, zaparkować gdzieś tam pod Stadionem Śląskim i tyle. Spotkamy się na Stadionie Śląskim <laughs> tu jest mapka stadionu. Wjeżdżacie sobie najlepiej tak! Ulicą Chorzowską, wjeżdżacie tu w prawo, mijacie to rondo prawo na tym rondzie i wjeżdżacie tu. Wjeżdżacie tutaj, przejeżdżacie przez szlaban. Bierzecie sobie stamtąd bilet i jedziecie tak naprawdę z tej strony tu na obkoło i tam będzie wjazd od bramy chyba numer 7. I tam podjeżdżacie sobie pod parking P2, P3, P1. To są parkingi, które będą najbliżej naszego wejścia do sali i tam już będziecie mieli takie informacje na stojakach, żebyście się kierowali do odpowiedniej sali. Spotkamy się w sali numer 7, to jest największa sala konferencyjna na stadionie Śląskim. Myślę, że nie będzie problemu, żeby tam trafić. Potem, oczywiście, bileciki możecie odbić. Najlepiej, jeżeli tak zrobicie, przy wyjściu ze stadionu Śląskiego, wtedy nie będziecie musieli płacić po prostu za parking. Myślę, że tutaj kwestie, jeżeli chodzi o dojazd, mamy załatwioną. Następnie, jeżeli chodzi o samo spotkanie, będziemy mieli 4-5 tak naprawdę prelekcji. Tutaj kolejność, którą podałem, jest przypadkowa. Jeszcze sobie tutaj z prelegentami ustalę, kto kiedy będzie występował. Ale zaczynamy od pierwszej prelegentki, będzie to Magdalena Hędzelek. Będzie ona mówiła o projektanci cyfrowych w świecie krypto. Jak możemy pomóc w budowaniu wartościowych produktów. Także taka fajna, praktyczna prelekcja. Później wystąpi zespół Musibl. Tu jeszcze nie dostałem niestety informacji, kto z zespołu wystąpi. Jeden z Tomków na pewno, albo może dwa i Tomasze. Także tutaj ten zespół się zaprezentuje. Później będzie Łukasz Kalbarczyk z projektu ChainCorn o warstwie zero. Czy to nowy trend? Następna, czwarta prelekcja. Myślę, że ta Was chyba niektórych najbardziej zainteresuje, ponieważ Michalinia Budych z zespołu ARITEN opowie Wam o aspektach podatkowych rozliczania kryptowalut. Także tutaj niewielkim kosztem, niewielkim nakładem będziecie wiedzieli wszystko o rozliczaniu kryptowalut za ten rok. I piąta prelekcja Łukasz Szymański, Tokenomia Pro, Twoja ekspozycja na budowanie Web 3. Także też świeży i chwytliwy temat. Także to jest pięć prelekcji, które będziemy, będzie miało miejsce właśnie na tej edycji Kryptosilezji. A na koniec, jak czasu starcza, myślę, że starczy, chociaż na pół godzinki, 40 minut. Tak jak ostatnim razem, usiądziemy sobie wszyscy z prelegentami, to znaczy no, ja, plus prelegenci, plus osoby, które gdzieś tam. Są zaproszone do takiej sesji i odpowiadamy na, na Wasze pytania. Także tak będzie wyglądała ta część oficjalna oczywiście. Żeby się dostać ogólnie na to spotkanie, to musicie kupić bilet. Link do biletów macie tutaj. Klikacie sobie Silesia nr 3. Zamawiacie, dwa, zamawiacie bilet na jedną osobę, maksymalnie dwa bilety można zamówić, to znaczy na jedno zlecenie jakby. Bilety po 20 zł, tak jak ostatnio na cele charytatywne. Te środki będą przeznaczone, także myślę, że tutaj, tutaj majątku nie zostawicie. Natomiast trzeba ten bilet mieć w formie, w formie cyfrowej. Wystarczy w formie cyfrowej mieć go przy sobie. Jeżeli ten bilet nie przyjdzie wam na maila, to możecie zarejestrować się na maila, którego podacie przy zakupie tych biletów, i na waszym koncie, na tej stronie internetowej, będziecie mieli ten bilet dostępny gdzieś tam na swoim profilu, także nie martwcie się o to jeżeli bilet Wam nie przyjdzie czasem na maila. dobra, także jak już mamy sprawę biletów załatwioną sprawę prelegentów też lokalizacja, wiecie gdzie będzie to przejdźmy sobie tutaj do zakładki dyskusja, bo tutaj wrzuciłem dosłownie przed chwilą postał After Party, tak jak ostatnio spotykamy się w lokalu do Sopotu na ulicy Mariackiej w Katowicach, czyli spotkanie jest w Chorzowie, parę kilometrów od, od Katowic, a potem przenosimy się do Katowic więc jeżeli ktoś szuka hotelu, to najlepiej w okolicach gdzieś ulicy Mariackiej. Tam od godziny około 22 będziemy mieli znowu praktycznie cały lokal dla siebie. Jeżeli ktoś tam dotrze przede mną, a na pewno tak będzie, to po prostu się powołajcie na moje nazwisko i tam już będziecie pokierowani do odpowiedniej sali, gdzie po prostu będą miejsca zarezerwowane dla nas. Pytaliście się w komentarzach, już tam gdzieś widziałem, czy będą książki ABC Blockchaina do wygrania itd. Tak na razie nie przewiduję żadnych. Na razie nie przewiduję żadnych nagród, ale, ale tak naprawdę jeszcze zobaczymy. Skoro o nagrodach mowa, no to przejdźmy płynnie do sponsorów tego wydarzenia. Mamy 5 sponsorów, jest to zespół Tokenomia Pro, zespół Musibl, zespół ChainCorn, Ariten oraz Polski Instytut Kryptowalut, jest to kantor kryptowalutowy. I tak jak ostatnio będziecie mieli możliwość, z tego co przynajmniej wiem, wymiany niewielkiej ilości kryptowalut na złotówki. Czyli do tego 1000 euro, który nie wymaga tak naprawdę od Was przeprowadzenia KYC. Znowu będzie można tam Jakuba złapać z tego Polskiego Instytutu Kryptowalut i będzie taką możliwość, i będziecie mieli taką możliwość zamienienia tych swoich kryptowalut właśnie na złotówki. Także, jeżeli ktoś chce skorzystać, to oczywiście zachęcam. Fajnie, że są sponsorzy, że można takie spotkanie organizować, bo jednak. Zarówno czas, który muszę poświęcić na to wszystko, jak i koszty, które trzeba przenieść, jak i koszty, które trzeba ponieść z racji wynajęcia oczywiście tej sali, zapewnienia Wam jakichś napojów, rezerwacji lokalu, bo ta rezerwacja też nie jest darmowa. No to ważne, że ci sponsorzy są, bo bez nich takie spotkania oczywiście nie mogłyby się odbywać. A myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby co jakiś czas się spotkać, wymienić opinię, wymać jakieś pytania do mnie, ktoś tam przychodzi z książką, żeby ją podpisać. Nie ma problemu, śmiało podchodźcie, rozmawiajcie, zadawajcie pytania, nie bójcie się. Nie ma głupich pytań. Są tylko głupie odpowiedzi, także śmiało. Czy to do mnie, Mike też się ma pojawić. Czy oczywiście panowie z tych zespołów czy panie z tych zespołów, tu, o których tutaj powiedziałem wam, śmiało zadawajcie pytania, podchodźcie, rozmawiajmy, poznawajmy się. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Tyle chyba z mojej strony. Mam nadzieję, że o wszystkim wam powiedziałem. Jakby było jakieś pytanie, to zostawcie je w komentarzu pod tym materiałem. No i cóż, widzimy się 4 lutego na KryptoSilosi. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć.